Z naszego raportu Zaufanie do banków płyną następujące wnioski. Przede wszystkim Polacy w tych badaniach nadal wychodzą jako, ten przysłowiowy Kowalski nadal wychodzi jako osoba bardzo konserwatywna, która trzyma się znanych brandów, znanych marek, czyli duże, od wielu lat istniejące banki są tymi najbardziej godnymi zaufania według Polaków. To, co jest istotne, to to, że nadal bardzo niski jest poziom edukacji finansowej w zakresie wyników czy standingu finansowego jednostek bankowych. Tutaj badania pokazują, że jedynie 4% Polaków zrezygnowało z usług jakiejś placówki bankowej ze względu na śledzenie i na złe wyniki danego banku. Trzecia kwestia to jest to, że do Polaków warto mówić różnymi językami, jeżeli chodzi o płeć, dlatego że dla kobiet bardzo istotny wpływ ma to, jak wygląda dostępność do placówki bankowej czy do bankomatu, i tutaj warto podkreślać zasięg sieci i właśnie tą dostępność banku, a dla mężczyzn bardziej liczą się technologiczne nowinki, gadżety czy to, co bank wprowadza w płatnościach elektronicznych. No i ostatnią kwestią to jest kwestia, dlaczego porzucamy swój bank. I tutaj jesteśmy bardzo mało wrażliwi na podnoszenie opłat przez nasze placówki bankowe i idziemy za atrakcyjniejszą ofertą banków konkurencyjnych. Ale to, co jest też bardzo istotne, to tak naprawdę na jednej z pierwszych, w tej pierwszej czwórce znalazła się również nieprofesjonalna obsługa. Czyli ciągle musimy zwracać uwagę na to, co pani w okienku mówi do naszego klienta, w jaki sposób się z nim komunikujemy w takim bieżącym kontakcie, bo jak widać, może on ciągle odstraszać naszych klientów. W badaniu tym zaufanie znalazło się na drugim miejscu preferencji klientów dotyczących wyboru banku. Bardzo nas to cieszy, ponieważ od zawsze budujemy zaufanie do banku wśród naszych klientów poprzez profesjonalną obsługę, poprzez bezpieczną i wygodną ofertę finansową. I to wskazanie, bank godny najwyższego zaufania, jest dla nas bardzo cenne.